Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zajmujemy się jakim tematem? Pojazd marki Kia czy Hyundai, tryb awaryjny. Tryb awaryjny, który pojawia się bardzo często w tych pojazdach z różnych przyczyn. Natomiast nim do tego dojdziemy, chciałbym zaprosić nowych, którzy pierwszy raz oglądają ten film, do zasubskrybowania kanału, a przekonacie się, że to nie boli, a czasem może Wam pomóc. Ułatwi Wam życie, bądź jakąś tam diagnozę, czasem możecie dostać jakąś podpowiedź, coś, co będziecie potrzebowali. Jeżeli oczywiście ktoś subskrybuje mój kanał publicznie, staram się takiej osobie priorytetowo odpowiadać na pytania, staram się poradzić, gdzieś tam coś tam doradzić, nie? No i dobra, słuchajcie, co byśmy nie gadali o niczym, tradycyjnie. Mówimy, słuchajcie, o silnikach diesla, nie mówimy tu o benzynie, tylko silniki diesla. Czy to jest 1,6, czy to jest silnik dwulitrowy. Jaka moc silnika, jest to bez różnicy, dlatego że ten objaw pojawia się bardzo często tylko i wyłącznie w tych układach common raila. No i teraz słuchajcie tak. Oprócz trybu awaryjnego idą za tym, słuchajcie, błędy, które oczywiście idą parami. Te błędy parami pojawiające się to jest błąd sondy lambda i błąd, który jest z listwy, ogólnie z ciśnienia listwy. A sytuacja wygląda w ten sposób, jeśli chodzi o kod błędu. To jest na przykład kod błędu na sondzie lambda w banku pierwszym, to jest sonda, która jest przed katalizatorem P2238. Taki błąd się pojawia. Jak dobrze pamiętam, P0088, czyli za wysokie ciśnienie na listwie paliwowej, czyli czujniczek nasz widzi za wysokie ciśnienie. Na gdzieś tam innym filmie już to było, ale poruszę. Tutaj mamy elektrozawór, który upuszcza nam to ciśnienie. No i zawór, który mamy tutaj, regulujący niskie ciśnienie w pompie. System tutaj jest do Boscha. Mówimy oczywiście o systemie Boscha, jeżeli ktoś by nie wiedział. To jest, słuchajcie, system taki, który robi sobie kontrolę ciśnienia paliwa. Może nie dwusystemowo, tylko po prostu podwójnie, czyli jedno ciśnienie jest wysokie, regulowane tu, tym właśnie zaworem. Natomiast niskie regulowany jest tam i za pośrednictwem niskiego tego sygnału, czyli tego zaworu tutaj, o tego, jest regulowane wysokie ciśnienie, bo zapotrzebowanie paliwa jest ustalane na podstawie dawek, na podstawie momentu obrotowego silnika, w jakich obrotach się znajduje. No ale słuchajcie, dlaczego te błędy idą parami? To ja już Wam wytłumaczę taką kwestię. Błędy idą parami dlaczego? Dlatego, że sonda lambda na podstawie tego, co zostało spalone, w jaki sposób zostało spalone, czyli ta temperatura, jaka została uzyskana na sondzie lambda, którą mamy tutaj. I to oczywiście mówimy, słuchajcie, o sondzie, ta, która jest pierwsza, czyli to jest sonda przed katalizatorem, czyli zamontowana za turbiną. I w parze ona idzie z czujnikiem ciśnienia, który odpowiada za wysokie po prostu ciśnienie na listwie. No i wychodzi na to, że jest delikatnie odchyłka na oprogramowaniu, która no, ma bardzo malutką tolerancję. I wcale to nie jest, słuchajcie, tak do końca, że to ciśnienie jest za niskie. Przepraszam, za wysokie w tym układzie. No i tutaj Wam powiem rzecz taką, jaką testowaliśmy. I na podstawie tego Wam mogę powiedzieć. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że na przykład kiedy możemy mieć objaw trybu awaryjnego i łapanie tych dwóch błędów, które idą w parze. Więc ja już Wam powiem. Na przykład jest jeszcze mokry tutaj, bo to było po teście. Słuchajcie, tu jest wężyk zasilający. Jest wężyk zasilający, jest wężyk powrotowy. I otóż wygląda w ten sposób, że wąż, jeżeli popuścimy zasilający, bądź na przykład będzie na nim nieszczelność paliwa, to wygląda w ten sposób, że niedobór paliwa wtedy następuje, dlatego że następuje gdzieś tam lewy jakiś ubytek tego paliwa. I w pewnym momencie
zawór nasz, ten, który tutaj odpowiada za ustalenie dawki, stara się to ciśnienie tak wyprowadzić w odpowiednim momencie, czyli w momencie obrotowym, nie mówimy o momencie czasowym, tylko obrotowym, stara się nam to ciśnienie wyprowadzić, natomiast następuje przekłamanie w takiej postaci, że to ciśnienie zostaje nabite za wysoko. Nie zdąży elektrozawór nasz tutaj, ten, który jest upuścić tego ciśnienia, a w tym czasie to ciśnienie zostało podbite do góry. No i może się równie dobrze okazać tak, że ta nieszczelność jest na tyle delikatna, że ona występuje tylko gdzieś tam w określonych powiedzmy gdzieś tam obrotach, wibracji, drżenia silnika, bo takie sytuacje również mogą się zdarzyć. I sytuacja wygląda w ten sposób. Nawet gdyby powietrze dostawało się do tego układu, to powietrze będzie robiło nam spustoszenie. Dlaczego? Dlatego, że bańka powietrzna będzie się nam sprężała i rozprężała. Cieczy nie spręży nam tutaj ten układ, ale spręży nam powietrze. I później może być sytuacja tego typu, że nastąpiło sprężenie tego powietrza, które się dostało gdzieś tam na przykład z nieszczelności. Bańka się sprężyła, bańka się rozprężyła. Nagle okazuje się, że ta bańka została wypełniona powietrza paliwem. No i nastąpiło dobicie tego ciśnienia. I w ten sposób czujnik, który nie powinien, ale zobaczył mało tolerancyjnie, że to ciśnienie wzrosło krytycznie, żeby po prostu nie uszkodzić układu, wprowadza ten silnik w tryb awaryjny. Tryb awaryjny, słuchajcie, w tych samochodach to jest ograniczenie do 3000 obrotów. Moment obrotowy jest o wiele słabszy. Wiem, że może tak gadam bełkotliwie, nie wszyscy to tak, nie do każdego to dociera, natomiast ja staram się to tak wytłumaczyć, żebyście mogli to je zrozumieć jak najprościej. No i dlaczego, słuchajcie, idzie za tym nasz błąd z sondy lambda? Otóż wychodzi na to, że paliwo, które zostało na przykład z powietrzem dostarczone do układu, ono nie zostało wcale dostarczone w za wysokim ciśnieniu, tylko tak odczytał nasz czujnik, ale nastąpiło już inne dawkowanie na wtryskiwaczach i jednocześnie nasza sonda lambda, która jest, zobaczyła nieprawidłowy prąd, bo tam jest, słuchajcie, bank pierwszy, który jest pomiar prądu na sondzie lambda i nastąpiło przekłamanie, bo to nie można powiedzieć, że to jest uszkodzona sonda, bo często jest tak, że ktoś jak złapie ten błąd, na przykład P2238, to pierwszy co leci i szuka, wymienia sondę. Otóż słuchajcie, nie, to nie tędy droga. Dlatego, że jeżeli będziecie z układem paliwowym mieli problemy, na przykład jakie? Będziecie mieli przytkany filtr paliwa i on będzie się zasysał, a w pewnym momencie gdzieś tam po uzbieraniu tego ciśnienia on wam w końcu przepuści to ciśnienie, czyli strzeli tym paliwem tak jakby, to wtedy macie dobicie to paliwa i jednocześnie i elektrozawór wasz złapie błąd, a jeżeli elektrozawór złapie błąd, będziecie mieli nieprawidłowe dawkowanie paliwa, już wtedy wasza sonda zobaczy za mały prąd i jednocześnie wyrzuci wam błąd, ograniczy wam silnik. Także nie inwestujemy, tylko musimy najpierw wyeliminować jakie rzeczy. Pierwsza sprawa, nie możecie mieć wycieku żadnego paliwa. Wszystkie wężyki powrotowe, te, które tutaj wam pokazuję, to jest wężyk powrotowy, nie może się w żaden sposób pocić. Jeżeli będziecie widzieli, że ten układ gdzieś się delikatnie poci, już może być ten problem, że coś takiego może powstawać. Tutaj macie, gdybyście nie wiedzieli, o gdzie tu jest, tutaj jest zaworek zwrotny, który uniemożliwia cofnięcie się paliwa. To dla potomnych, jeżeli ktoś tam by chciał wiedzieć. Natomiast powiem wam jeszcze rzecz jaką. W tego typu samochodach, jeżeli będziecie mieli na przykład co? Zapowietrzony układ chłodzenia i tutaj w tej chłodniczce spalin, która jest, wytworzy się wam bańka w tej górnej części, ona jednocześnie nie będzie do pchnięcia i chłodzenie tych spalin będzie gorsze. Jak się to będzie przekładało? No, otóż będzie się to przekładało w ten sposób, że wyższa temperatura spalin będzie się dostawała do układu, przez co nasz czujnik, który jest podwójnym czujnikiem, jako MAP sensor, dokładnie jako MAP sensor i czujnik temperatury 2 w jednym, on będzie widział za wysoką temperaturę, jaka panuje
jaka panuje w układzie w określonych warunkach, bo oczywiście wiadomo, że chłodniczka działa w określonych warunkach, ona nie przez cały czas jest otwarta, znaczy może nie otwarta, tylko do EGR-a nie przez cały czas przelatuje to powietrze wtórne, które z powrotem dostaje się do kolektora ssącego. No i zostaje właśnie ograniczenie turbiny. Jeżeli ograniczenie turbiny, no to wiadomo, już wtedy jednocześnie dawkowania są nieprawidłowe i tutaj niestety producenci się nie postarali i mało tolerancyjna. Dlaczego mało tolerancyjne sonda? Otóż to, że dlatego, że słuchajcie, ona powinna z mapy powinna nie łapać trybu awaryjnego, tylko dawać tolerancję taką, że wtryskiwacze w tym momencie mają mniejsze dawkowanie w określonej, oczywiście w określonym momencie, i ona nie powinna tego wyłapywać, a mimo to ona to wyłapuje, po prostu jest jakaś luka w oprogramowaniu zrobiona i dlatego tak jest. No także słuchajcie, myślę, że wyprostowałem wam taką prostą rzecz. No i co, przede wszystkim rzecz jaka, jeżeli macie ten błąd, nie lecicie, nie kupujecie zaworu, nie kupujecie czujnika, tylko sprawdzacie cały układ paliwowy, sprawdzacie, czy na pewno macie odpowietrzony układ. O zaodpowietrzenie układu, no tutaj w tych samochodach to odpowiada tylko temperatura i co? Temperatura i pompa wody, wiadomo, no i ta ciecz musi być w pełni, żeby się nie okazało, że jest niepełny, niestały układ i powietrze się dostaje do układu. No tak to może właśnie wyglądać. Generalnie jest powietrza w układzie, mówię, to będzie ograniczenie na pewno. No i tak samo i ograniczenie będzie z paliwa tutaj tego. No troszkę się może zagalopowałem, za dużo rzeczy tłumaczę na raz. No ale myślę, że wam wyprostowałem rzecz jaką. Przede wszystkim mówię, no nie kupujemy tych podzespołów, tylko testujemy i dopiero zakładamy. No także słuchajcie, jeżeli filmik się będzie komuś przydawał, czy się przyda, liczę na tą łapeczkę w górę. Jeśli będziecie mieli pytania, potrzeby, ewentualnie jakieś tam tego typu rzeczy, no to piszcie śmiało, będziemy się starali jakoś to wytłumaczyć. Bo tych przykładów, słuchajcie, tutaj odpowiadających za tryb awaryjny może być jeszcze wiele, bo chociażby możemy mieć problem z czym? Na przykład nasz przepływomierz powietrza może nieprawidłowe wartości podawać, ale to mówię, to ja już podałem wartości te, które tu wytestowałem, ale z mapy wynika, że każdy odchył powietrza, który może być, bądź paliwa, może być traktowany tak samo jako odchyłka na dawkowaniach wtryskiwaczy i wtedy ta nasza sonda Lambda będzie widziała nieprawidłowe śmiecie. I tak to właśnie może być i wyglądać. No, także jeszcze raz podziękował za stracony czas. I co? Liczę na tą łapeczkę w górę. Zapraszam naprawdę do subskrybowania. Przekonacie się, że to się wam czasem może przydać. No i co? Póki co, na razie. Dzięki. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.